Cześć, z tej strony Mikołaj Mikomusialik. W miniony piątek odbyła się polska oficjalna prezentacja oraz premiera flagowca Xiaomi Mi 6. O tym, kiedy się u nas pojawi oraz o pierwszych wrażeniach z jego korzystania w tym materiale. Pamiętajcie też, że jeżeli spodobał Wam się materiał, to stawcie łapkę w górę oraz klikajcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Na wstępie muszę też powiedzieć, że została oficjalnie zapowiedziana dostępność w polskiej dystrybucji Xiaomi Mi Max 2, o którym też opowiem. Niestety nie wiadomo, kiedy będzie dostępny w Polsce oraz nie miałem szansy mu się przyjrzeć, ponieważ nie został oficjalnie zaprezentowany. Zacznijmy od tego, jak wyglądała prezentacja. Zaskoczył mnie przede wszystkim fakt, że mimo iż jest to flagowiec, prezentacja była zaskakująco mała. Rozumiem, że jest to tylko polska premiera, ale patrząc na prezentację LG G6 w Polsce, widać tu spory dysonans. Prezentacja przedstawiała podstawowe funkcje i zalety obu smartfonów. Zacznijmy od Xiaomi Mi 6. Nie została podana ani data dostępu do tego smartfonu w oficjalnej dystrybucji, ani też jego ostateczna cena. Jedyne, co udało mi się dowiedzieć, to że smartfon ma się pojawić w przeciągu najbliższych 3 miesięcy, co oznacza, że najpewniej zawita do nas w połowie września. Mi 6 posiada 5,15-calowy ekran Full HD w technologii IPS, który wielkością nie zaskakuje, ale za to kolory i wrażenia z użytkowania stoją na bardzo dobrym poziomie. Moc płynącą z Xiaomi wydobywa się z 8-rdzeniowego procesora Qualcomm Snapdragon 835, który wspomaga 6 GB pamięci RAM. Bateria, jaką tu znajdziemy, to akumulator 3350 mAh, który jest zdecydowanie najpojemniejszy ze wszystkich dostępnych w obecnych flagowcach. Jeżeli chodzi o aparat, to mamy tu do czynienia z dwoma 12-megapikselowymi na tylnej bryle, jednym do portretów i jednym do zdjęć krajobrazów. Pierwsze zdjęcia wyszły bardzo w porządku, jednak nie miałem możliwości konkretnego przetestowania jego możliwości, więc nie będę specjalnie się rozwodził na jego temat. Do smartfonu wrzucimy spokojnie dwie karty SIM, niestety bez możliwości użycia jednego ze slotów jako miejsce na kartę microSD, ponieważ tacka na karty SIM nie posiada hybrydowego złącza. Jedyne wyjście, jakie znajdziemy na bryle telefonu, to USB typu C, podobnie jak ma to miejsce w iPhone 7, które służy do przenoszenia plików oraz ładowania, może też przy użyciu odpowiedniej przejściówki służyć jako wejście słuchawkowe. U spodu znajdziemy też dwa głośniki. Xiaomi Mi 6 działa na Androidzie 7.1 z nakładką MIUI 8.2. Cały smartfon bardzo dobrze leży w dłoni, niestety plecki bardzo łatwo zbierają nawet najmniejsze ślady palców. Po krótkim użyciu moje pierwsze wrażenia są całkiem pozytywne, niestety sam telefon niczym specjalnym nie zaskakuje i też zdając sobie sprawę z tego, że za granicą czy w nieoficjalnej dystrybucji kosztuje około 2000-2200 zł, to z pewnością nie będzie już taką doskonałą alternatywą dla obecnych flagowców i będzie musiał konkurować na przykład z LG G6, który również możemy zakupić w tym segmencie cenowym. Wkrótce również w naszym kanale zawita jego recenzja. Jeżeli chodzi o dalszy segment prezentacji, to zapowiedziany w oficjalnej dystrybucji został Xiaomi Mi Max 2. Jedyne, co faktycznie poznaliśmy, to jego cenę, czyli 1499 zł za wersję 64 GB pamięci i 4 GB pamięci RAM. Niestety nie miałem dostępu do samego smartfona, jednak poznaliśmy jego specyfikacje. Najważniejszy na pewno jest jego ogromny ekran o wielkości 6,44 cala, który spokojnie obejmuje całego iPhone'a 7. Telefon mimo tak dużego ekranu jest oferowany jako działający przez 2 dni, a to wszystko przez niezwykle pojemną baterię o pojemności 5300 mAh. Telefon napędzany jest Snapdragonem 625, który nie powala już swoją mocą, a wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Telefon ma jeden aparat, jednak z tym samym sensorem co Xiaomi Mi 6, czyli Sony IMX386. A Wam jak się podoba najnowszy Xiaomi Mi 6 oraz Mi Max 2? Piszcie w komentarzach, pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę i subskrypcję oraz piszcie też, czy wygra w konkurencji z LG G6. Serdecznie zapraszam Was do komentarzy, rozpisujcie się ile tylko wlezie. Do zobaczenia w następnych materiałach, cześć!